Święta, święta i po świętach. A więc na dobry początek tego tygodnia przychodzę do was z waszymi błędami. Jakie znaleźliście w niesamowitym świecie Gumballa? Czy zdążyliście już zauważyć to, że w jednej scenie nie ma drabiny, ale już w kolejnej scenie ona się magicznie pojawia, bo jak to w każdym odcinku z błędów, nie mogło się obyć bez magii. A dokładnie magicznych sztuczek, które polegają na pojawianiu się i znikaniu jakiegoś przedmiotu lub osoby. I tak właśnie jest tutaj z naszą drabiną, a za tą magiczną sztuczkę muszę podziękować X-Majax, bo to ona podesłała mi ten błąd. Już państwu ogrody, zatem teraz zapraszam uprzejmie do wnętrza domu. A teraz pobawmy się w nową zabawę. Co to jest za kształt? Popatrzcie na tą myszkę. Czy ona ma jakieś ostre krawędzie? No nie, bo jest zaokrąglona. To skoro jest zaokrąglona, to co w takim razie trzyma Gumball w dłoni? Bo to co on trzyma, to na pewno nie jest okrągłe. Bardziej mi to przypomina jakiś prostokąt albo trapez. Ale w każdym bądź razie, to nie jest to samo. A wiecie kiedy ludzie uczą się kształtów? No w przedszkolu. Tak więc widać, że ktoś tu dostał pałę ze sprawdzianu z kształtów. A ten błąd podesłał mi Nelcio. Co to byłby za odcinek, gdybyście nie mieli trochę pola do popisu? Żebyście mogli znaleźć tutaj błąd. Tak więc kto znajdzie błąd w scenie podesłanej mi przez Martynę i napisze go w komentarzu, otrzyma serduszko. Myślę, że taki deal jest spoko. Nadziobisz to chciałbym wiedzieć dlaczego. Twój mizerny talent do walki może mieć z tym coś wspólnego. Nie moglibyśmy jednak normalnie ze sobą pogadać? Niestety nie wiem. Szybka podpowiedź, skupcie się na Billu, bo mu czegoś w pewnym momencie zaczyna brakować. Nadziobisz to chciałbym wiedzieć dlaczego. Twój mizerny talent do walki może mieć z tym coś wspólnego. Nie moglibyśmy jednak normalnie ze sobą pogadać? Niestety nie wiem. Co ludzie mają nad oczami, a nie ma ich tu Bill. Jak w końcu widzisz ten błąd, to możesz napisać komentarz, by dostać serduszko. Plus jak zostawisz tam takiego kciuka w górę, na dobry początek tygodnia, to moje serduszko mega się ucieszy. A teraz przeskoczmy szybko do błędu Zuzanny, bo jest bardzo podobny do tego poprzedniego błędu. Bo jak widzisz, Gumball normalnie tak jak inne postacie, mają brwi i rzęsy. Skoro tak jest, to czemu gdy się kończy zbliżenie, wszystkie postacie mają rzęsy, a Gumball ich nie ma? Aż mi się zrobiło żal Gumballa, bo ja nie chciałbym stracić rzęs. Teraz niech mi ktoś wytłumaczy, co tu się dokładnie odjania Pawła? Bo jak Darwin może tu trzymać słuchawkę prysznicową, jak druga jest przymocowana do ściany? A jak wiemy, z wielu odcinków Watersonowie mają tylko jedną słuchawkę prysznicową. To skąd Darwin ma drugą? Czy to skąd on ją ma, to palicho, ale z czego on ją zasila? Bo nawet jakby miał drugą słuchawkę od prysznica, to wówczas na kranie miałby taki pierdziulnik do przełączania wody. Ja majstrem budownictwa to nie jestem, ale coś tu na pewno jest nie tak. Może Viola mi powie o co tutaj chodzi, bo ten błąd pochodzi od niej. A teraz mam kolejny zagmatwany błąd budowlany, ale tym razem od Adi Miśka. Bo skoro Rob wybiega, a drzwi otwierają się w prawą stronę i w zasadzie są otwarte, to czemu w kolejnej scenie widzimy drzwi zamknięte i klamkę do tych drzwi po lewej stronie? Co to nam by w zasadzie sugerowało, że te drzwi otwierają się nagle w lewą stronę, a nie w prawą? Ej, wracaj! Należy nam się jakieś wyjaśnienie! On się chyba bardziej boi nas. Dobra, to lecimy dalej z tematem budownictwa. Tym razem to Cross zauważył, że jakim cudem dom Gumballa w jednej chwili jest cały zabezpieczony kamerami i zasiekami, a jak przychodzi scena nocy, to ten dom jest cały rozbrojony. Co to, złodzieje przyszli i ukradli system antywłamaniowy? Czy to jest jakaś kolejna sztuczka budowlana? Dobra, a teraz ostatnia sztuczka budowlana na dziś od Michała. Ja chyba po tym odcinku całkowicie zgłupieję. Bo jest pewna rzecz, która czasem jest przy drzwiach państwa Robinsonów, a czasem tego nie ma. I podpowiem wam, że tym się też dzwoni do drzwi. Tak, tutaj mi chodzi o znikający dzwonek do drzwi. Dobra, lecimy już do ostatniego błędu na dzisiaj, bo zaczynam mieć coraz większą ochotę na remont. A więc jak dobrze zauważył Mikołaj, w momencie jak staniecie jak nasze główne postacie, to dojdziecie do wniosku, że mają one wybite zęby po prawej stronie. Ale w następnej scenie, jak również staniecie jak nasze postacie, to dojdziecie do wniosku, że nagle naprawiły im się zęby po prawej stronie, ale za to zepsuły im się zęby po lewej stronie. Tak więc z tym szczerbatym akcentem dzisiaj zakończymy sobie odcinek, więc pamiętaj by zostawić subika, żeby nie przegapić żadnego odcinka, a jeżeli ty chcesz się pojawić na kolejnym odcinku, to wysyłaj mi swoje błędy na e-maila lub Instagrama, do których linki macie podane w opisie. No i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.